Witam. Będę teraz czytać Słowo Boże 14. Dzieci me, dziś przekazać wam chcę, że za 2 tygodnie zejdzie olbrzymia moc, olbrzymie dla was wsparcie, dla wszystkich, którzy zechcą przyjąć nowy świt nastanie. Za 30 dni czyszczenie zakończy się. Ci, którzy czyste serca mają, nowy świt zaczynają, a ci, co ego wybrali, w starym zostaną. Rozdzielą się rzeczywistości, talaronowie o to zadbają. Dlatego ich do was posłałem, dłużej już czekać nie możemy. Wielu nowych obudzi się, będą potrzebować wsparcia, pomocy i pomocnej dłoni. Dlatego wszyscy, co na Edeńczykach żerują, zostaną inną rzeczywistością oddzieleni. Tam pogrążą się w swej rozpaczy. Szans wiele dałem im, lecz nie skorzystali. O swoje ego tylko dbali. Wiele krzywd wyrządzili, wielu omamili, sprawiedliwej ścieżki strącili. Dłużej czekać nie mogę. Zbyt wiele cudownych istot już budzić się chce. Oni ciągle czekają. Swym powłokom się przyglądają. Za 30 dni nastąpi znaczne przyspieszenie. Ludzkości masowe obudzenie. W nowej rzeczywistości liczy się czystość słowa, czystość myśli, czystość czynu, czystość intencji, idea i cel. Dla tych, co czyste serca mają, liczy się cel, a celem jest cały świat, świat pełen miłości, ludzkiej życzliwości, wspólnej zabawy, wspólnego szczęścia, wspólnego współbrzmienia, wspólnego ziemi czyszczenia. Tam nie ma miejsca dla oszukujących, z innych uczciwych energii sących. Dla tych, co udają, o swoje dupy tylko dbają, tam jestem ja. Ten wenibar zmieni wiele. Ci, co ze mną rozmawiają, doskonale wiedzą, co szykuje się. Ja rozumiem, że ten, co jeszcze śpi, popełnia błędy. Lecz taki człowiek nieświadomy jest, że jest zaprogramowany, że w systemie tkwi. Zbliża się ich czas. Do tego zadania jest potrzebnych wielu z was. Was dobrych, czystych i wspaniałych. Tych, co z miłą chęcią pomagają. Dobrą radą dają. Nie tych, co fałszywe rady dają i od pięknego celu odciągają. Tutaj chodzi o nowo obudzonych lub dopiero budzących się. Wielu z nich potrzebuje pomocy, wytłumaczenia, doradzenia. Jeszcze gubią się. Liczą na was, tych bardziej doświadczonych. Powiem to tak. Gdyby każde czyste intencje miał, to Eden na ziemi już dawno by powstał. Już dawno w szczęściu byście żyli, z życia się cieszyli. Lecz prawo wolnego wyboru każdy ma. Każdego indywidualna sprawa, czy pomaga, czy o swoje ego wspomaga. Nadchodzi czas, zapowiadałem już, że nie pozwolę srać we własne gniazdo. I słowa jak zawsze dotrzymam. Talaroni już was wspomagają i do wielkiego czyszczenia się zbierają. Na wenibarze się popodłączają i rzeczywistości porozdzielają. Więc mówię do tych, co się jeszcze wahają lub dopiero zaczynają. Nie ma znaczenia, jak wysoko jesteś. Nadchodzi etap, gdzie liczy się tylko to, co w sercu masz. Jaki cel prowadzi cię?
czas na wielki skok, skok w nową rzeczywistość, gdzie wszystko dla was już przygotowałem, o szczęście i radość zadbałem. 30 dni macie, podkreślam kolejny raz. Nie liczy się to, że dopiero zaczynasz, to jak wysoko jesteś, ile lat w tym siedzisz. Nie liczy się ilość lekcji do przebycia, teraz liczy się czystość serca, intencje, cel i idea. Kocham was, wspieram was, wasz tata. No to dzieciaki, no to do Zasi.